Cześć, witam Was na megadyskont.pl. Pokażę Wam dzisiaj zestaw bindies, czyli zestaw, w którym układacie koraliki i za pomocą wody zmieniacie je w obrazki. W zestawie znajdziecie opakowania kolorowych koralików. Mamy tutaj naprawdę różne kolory. 4 instrukcje początkowe, takie, które pokażą Wam, jakie możecie zrobić obrazki i z ilu kuleczek danego koloru. 2 podstawki. Jedna jest równoległa, gdzie wszystkie te dziureczki są obok siebie ułożone rzędami, a druga ma takie kuleczki ułożone na skos. Na każdej z tych instrukcji znajdziecie, czy ma być to na skos, czy na takiej równoległej. Dodatkowo mamy podstawkę na nasz magiczny długopis, czyli na bindies. Nasz długopis, spray, do którego wlewacie zwykłą wodę oraz nabieraczkę do koralików. Jak widzicie, załadowałam już nasz magiczny długopis. Gdyby zabrakło mi kulek, a wiem, że zabraknie, bo nie zmieściły się na przykład 32 pomarańczowe, to mam je tutaj obok w podajniku. No i teraz wkładamy nasz wzór pod spód, tak żeby się trzymał. No i w ten sposób będziemy wszystko widzieli, gdzie co mamy włożyć, jaki koralik. Zaczniemy od pomarańczowych kuleczek, no i oczywiście wkładamy je tam, gdzie mamy pomarańczowe pola. No i teraz wystarczy nacisnąć ten guzik. A pojawi się kuleczka. Skończyły mi się moje pomarańczowe kulki, więc muszę je teraz załadować. Otwieramy pokrywę. No i mamy tutaj w podajniku białe i pomarańczowe kulki. Oczywiście nie musicie używać naszego długopisu, możecie zawsze je po prostu poutykać palcami. Ile mi zostało jeszcze kulek do wciśnięcia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, akurat 11, więc ładuję 11 kulek do środka i mogę już kontynuować wypełnianie mojego obrazka. Teraz zmienimy kolor. Wystarczy, że naciśniecie pokrywę i zmieni się Wam zbiornik z kolorem. Przeskoczył mi na czarny. Czarne są oczywiście ście oczka. Teraz mamy jasny pomarańczowy. Jasno pomarańczowe są uszka. I teraz wystarczy, że wypełnię wszystko białym. Ponieważ nasz kotek, tak jak mój kot w domu, który nazywa się Maurycy, jest rudo-biały. Skończyły mi się białe kulki, ale nie będę już nabijać naszego
długopisu, teraz to wypełnię ręcznie. Zwieńczeniem naszego obrazku będzie czerwona kuleczka, która będzie oczywiście robiła zanosek. Nalałam już wody do zbiorniczka, teraz wystarczy ją naszego kota, czy też liska, kilka razy spryskać. I poczekać 10-15 minut, aż nasze kuleczki się połączą. Minęło już 15 minut, teraz wystarczy, że delikatnie zdejmiemy naszego kotka z podstawki, ale naprawdę musimy zrobić to bardzo delikatnie. Do podważenia naszego zwierzaka możemy użyć naszej podkładki. Jak widzicie, udało się zrobić naszego kotka. Wygląda identycznie jak na wzorze. No i teraz możecie się nim pobawić. Bindis to bardzo fajna i kreatywna zabawka. Jak widzieliście, wystarczy kilka kropel wody, aby stworzyć fantastyczny obrazek. Jeżeli chcielibyście mieć ten zestaw, zapraszam Was na megadyskont.pl.